Szanowni Państwo, jak manipuluje Rzeczpospolita, jak dezinformują autorzy tej gazety? Prosty przykład, bardzo konkretny. Czytamy tytuł artykułu. Nawet setki miliardów złotych na pomoc dla górnictwa. Czytamy lit. Do górnictwa w ramach pomocy publicznej możemy dopłacić blisko 150 miliardów do końca lat 40. No, tyle czytelnik zwykle czyta. Tytuł, lit to jest najważniejsze i na tym się kończy. No i co? Co z tego wynika? No z tego wynika, że podatnicy będą musieli olbrzymie pieniądze płacić na utrzymanie górników i górnictwa całej branży. Czytamy dalej. Autor pisze, że za rządów PiS ustalono, że do roku 2031 prawie 29 miliardów złotych pójdzie na pomoc publiczną dla górnictwa. Pomoc publiczną. Tymczasem nowy rząd już mówi, że Komisja Europejska miała wyrazić zgodę, czy też właściwie jestem w trakcie zatwierdzania zgody na wydatki, te wydatki dla górnictwa na poziomie aż 42 miliardów złotych. Uwaga, na co to ma iść? Środki wsparcia dla sektora górnictwa. Znowu jest mowa o wsparciu. Wcześniej było o pomocy, teraz o wsparciu. Programy wsparcia dla restrukturyzacji górnictwa. No kto by sobie, mógł sobie pomyśleć czytelnik? No wsparcie, czyli pewnie na jakieś inwestycje, na jakąś pomoc, żeby utrzymać ich na poziomie, żeby nie zbankrutowali, tak? Na rozwój, żeby działali dalej. Oczywiście to wszystko jest nieprawda. Nie na to idą te pieniądze. No ale tego nie dowiemy się w pierwszej połowie artykułu. Dopiero pod sam koniec jest podtytuł: na co trafią miliardy? No więc na co trafią te miliardy? Beneficjenci programu pomocowego będą zobowiązani do stopniowego wygaszania zdolności produkcyjnych w poszczególnych jednostkach i w efekcie do ich nieodwołalnego zamknięcia i zlikwidowania. Wygaszanie i zamykanie to będzie następowało według ustalonego harmonogramu. I teraz co mówi Ministerstwo Klimatu? Program redukcji zdolności produkcyjnych w jednostkach ma na celu systematyczne zmniejszanie produkcji węgla kamiennego aż do całkowitego jej wygaszenia. W trakcie realizacji tego programu jednostki produkcyjne węgla mają co do zasady zaniechać realizacji inwestycji rozwojowych, a wykonywać jedynie bieżące inwestycje odtworzeniowe, które pozwolą realizować założony plan produkcji na zmniejszającym się corocznie i stopniowo poziomie. Tyle. Co to oznacza? Że powiedziano tutaj prawdę już, na co idą te pieniądze, a idą tak naprawdę na likwidację górnictwa, na zmniejszenie ich wydobycia i celem jest dojście do całkowitego zaprzestania wydobycia węgla kamiennego. No i teraz wystarczy sobie porównać to z tym, co napisano w pierwszej części tego artykułu. Totalna dezinformacja, manipulowanie tym, co rozumie czytelnik. Co innego jest w pierwszej części, dopiero druga część, właściwie końcówka tego tekstu, wyjaśnia, na co mają iść te pieniądze. Ja tylko przypomnę, że znacznie większe, gigantyczne pieniądze, między innymi z KPO, idą na dotacje do odnawialnych źródeł energii. I jakoś nikt nie protestuje, że Polacy marnują grube miliardy właśnie na wiatraki i na panele. Nikt nie protestuje. Dlaczego protestują, że idą pieniądze do branży górniczej
I wszyscy myślą, że to idzie dlatego, żeby ją utrzymać, bo ona źle funkcjonuje, i trzeba ją utrzymać i dlatego trzeba marnować te pieniądze, a w rzeczywistości te pieniądze idą na likwidację de facto kopalni. A znacznie większe kwoty marnowane są właśnie na OZE, które w ogóle by nie powstały. Nikt by nie zainwestował w to olbrzymich pieniędzy, gdyby nie dotacje. Tak się manipuluje opinią publiczną, żeby myślała, że wspaniałe odnawialne źródła energii będą, w odnawialne źródła energii się inwestuje, natomiast w ten najgorszy, fatalny węgiel, który trzeba zlikwidować, trzeba go jeszcze bardziej, ludzie muszą go jeszcze bardziej znienawidzić. Właśnie w ten sposób, że im się wmawia, że na węgiel idą dotacje. Że na węgiel idą dotacje z ich kieszeni. Już nie mówiąc o tym, że energetyka węglowa musi płacić gigantyczny podatek EU ETS. I właśnie na ten temat, na temat tego, ile pieniędzy idzie na odnawialne źródła energii, pieniędzy podatników, ile pieniędzy z kolei idzie na likwidację kopalni węgla kamiennego i brunatnego i w ogóle energetyki węglowej, piszę w jednym z rozdziałów mojej najnowszej książki Sabotaż klimatyczny, jak transformacja energetyczna rujnuje nasze życie, którą można kupić na stronie www.tomaszcukiernik.pl, w tej chwili już w przedsprzedaży, a wkrótce już będzie wysyłka na początku listopada, także zapraszam Państwa.